Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie, już nowym filmie, bo tego filmu jeszcze nie było na naszym kanale, na naszym nowym kanale. Twój jedno ślad zanim zepsujesz. Moi drodzy, to dzisiaj mamy Peugeot City Star RS, taka fajna nazwa, ze sportem wyczynowym się kojarzy. Moi drodzy, co my tutaj dzisiaj mamy do naprawy w tym skuterze, to wam powiem. Mam tu napisaną kartę pracy, którą zawsze sobie drukuję. Oczywiście pozwoliłem sobie wszystkie wrażliwe dane zakreślić, bo nie można tego publikować. Skuter jest z 2015 roku, moi drodzy, ma przejechane 25 071 km. Wiecie o tym, bo już mówiłem w niektórych filmach starych, na starym kanale, że górna granica wytrzymałości silnika dwusuwowego to jest 25 000 km. Producenci tak piszą, no i to jest w sumie prawda, a zdarzają się ewenementy, że można zrobić z nim 60 tysięcy i w dalszym ciągu ten skuter działa prawidłowo, odpala, ma moc, wszystko jest ok, pod warunkiem, że stosujemy odpowiednie oleje i serwisujemy swój pojazd. To jest bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o użytkowanie skutera. Mówię tutaj o skuterach markowych, jak i Hinolach, pamiętajcie, bo Hinole też się zdarzają, które naprawdę potrafią dużo, dużo przejechać. Oczywiście bez ingerencji osób trzecich, które nie do końca mają jakieś, że tak powiem, doświadczenie serwisowe. Aczkolwiek nie mówię, że ludzie nie mają jakiegoś tam pojęcia. Ale zdarzają się tacy, jak wiecie, że pojęcia nie mają. Bo też mamy zakładkę w naszym kanale teraz nowym pod tytułem Polak Potrafi i tam będą między innymi publikowane wszelkie absurdy technologicznie związane z tym, że ludzie coś robią na własną rękę i wychodzi to jak wychodzi. Dobra, wracając do tego skutera. Moi drodzy, skuter ma 25 tysięcy km przejechane i objaw jest taki, że silnik podczas pracy dziwnie piszczy, zamontowano cylinder 70 cm sześciennych i po zagrzaniu dziwnie brzmi i stuka. Moi drodzy, tu jest taki błąd popełniony, którego nie powinno się nigdy robić. Dlaczego? Dlatego, że ten silnik ma już przejechane 25 tysięcy km. Jego żywot się kończy według producenta. Więc możemy przypuszczać, że jak założymy taką 70, która jest mocniejsza, ma większą kompresję, ma większą moc, coś w siłą rzeczy w tym skuterze, w tym silniku musi paść, prawda? Także sprawdzimy to sobie, bo jeśli ten silnik jest zimny, jest wszystko ok, ale jak się zagrzeje, to jest naprawdę nieciekawie. Ja sobie po prostu wyprowadzę go na dworze, go zagrzeję i zobaczycie, jak to brzmi podczas tego, jak ten silnik pracuje zimny i pracuje ciepły. Moi drodzy, skuter jest zimny, bo nie był odpalany. Zobaczymy. Aha, akumulator, dobra. Już słyszymy. Już słychać wyraźnie takie stukanie. Zobaczcie. Zagrzejemy go sobie trochę po zagrzaniu. Zobaczycie, jak to wygląda. Kochani, niestety nic z tego nie będzie, ale i tak to stukanie już było słychać na zimnym silniku, jak widzieliście, ponieważ silnik zarzucił się, świeca zarzuciła się olejem. Z racji tego, że mamy zimno, a olej tak się nie spala w zimnym silniku. Nie potrafię nawet wykręcić tej świecy, bo osłona silnika, cylindra jest tak zamontowana, że po prostu nie da się włożyć klucza. Więc zostaje mi tylko wrzucić to na warsztat i zacząć rozbierać tę górę silnika i sprawdzić, co tam się dzieje. Więc bierzemy się do roboty, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moi drodzy, jak widzicie, silnik mamy wyjęty i na pierwszy rzut oka już tutaj widzę kilka błędów popełnionych. Kilka, na początek nawet dwa. Zobaczcie, dolot filtra do 70, jaki został zostawiony mały. Ja wiem, że to jest fabryczne, no ale jak ten silnik ma oddychać, skoro ma mniejszy przelot niż potrzebuje, tak? Do 50 jest to wystarczające, do 70 niestety nie. Drugą sprawą, zobaczcie, jak wygląda tutaj świeca, dlaczego jej nie potrafiłem wykręcić. Zaraz to, do tego dojdziemy, to zdejmę obudowę i za chwilę wracam. Jak widzicie, myślałem początkowo, że jest źle zamontowana głowica, ale powiem wam, jest to jakiś zestaw, nie wiem, zaraz zobaczymy, co to w ogóle jest. Jakaś 70 zamontowana i czy w ogóle to ma jakiś
Nie, no świeca, kurczę, no przecież tutaj dużo nie trzeba dewagować. Zobaczcie, jak świeca ma nagwintowany gwint gdzieś na dole, zamiast u góry. Podejrzewam, że jakaś chińska tandeta założona. Moi drodzy, ktoś poszedł na oszczędność, także widzicie, jednak to, że można coś kupić, można to zrobić samemu, nie znaczy, że to będzie dobrze działało, tak? Są nawet tuleje, bo śruby były za długie, no. Czyli ta głowica musi być trochę niższa niż oryginał. Tak, dokładnie, tu już Kevin podpowiada, że ktoś tuleje dał nawet pod szpilki, głowica za niska. Nie wiem, kto miał tutaj jakiś ten... jakiś cel tego, ale zobaczymy, jak to rozbierzemy, moi drodzy. Dobra, ja zdejmę głowicę, zdejmiemy wszystko, zobaczymy, co tam się w środku zaczęło dziać, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo podejrzane, dziwne. No, dla mnie tak, ja bym takiego zestawu nie montował, skoro on już na wejściu mi nie pasuje, tak? Także no, bez sensu, to powinno wszystko co najmniej być, że tak powiem. Moi drodzy, Kevin zajął się demontowaniem wydechu i głowicy, ja wam coś pokażę. Odpuściłem próbkę paliwa z tego skutera. Słuchajcie, musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy i naprawdę proszę, ja bym prosił od razu sceptyków, którzy myślą, że mówię bzdury, że mam rację, naprawdę, bo zobaczcie, jeśli zakładamy takiego skutera, cylinder 70, musimy lać dodatkową dawkę paliwa, dodatkową dawkę oleju do paliwa, no i musimy robić mieszankę 1:50, prawda, ponieważ dlaczego? Pompa, która tutaj pracuje, jest przystosowana wyłącznie do 50. A jak widzicie, tutaj jest czyste paliwo. Każdy olej ma jakiś kolor, a w większości te oleje są czerwone. Są zielone, są takie żółte, ale rzadko spotykane. Zobaczcie, tutaj nawet oleju nie ma. Więc jak ten silnik działał, ja nie mam zielonego pojęcia. A jak już działał, to działał na bardzo niskiej dawce powietrza i paliwa. Co powodowało przegrzewanie tego silnika. Nie przegrzewanie z tego, że on był niedochłodzony wentylatorem, tylko przegrzewanie silnika spowodowane za ubogą mieszanką paliwowo-powietrzną. Jeśli damy do jakiegokolwiek paliwa więcej tlenu, to wtedy ta nam temperatura rośnie, prawda? Zaraz wszystko się wyjaśni, jak tylko sobie otworzymy cylinder, zdejmiemy głowicę, zdejmiemy cylinder i wszystko by wtedy nam się wyjaśni, jak wcześniej powiedziałem, będziemy wiedzieli, co tam było zrobione dobrze, a co źle. 100%. Ok, moi drodzy, jesteśmy przy wykręcaniu głowicy. Zobaczcie. No może nie dam rady. Ale ta głowica powinna być dokręcona na 16 Nm. O, tu, chyba tutaj gwint jest przerwany. Tutaj jest lekko. Tu mamy dokręcone. Tutaj mamy dokręcone. Masakra, powiem wam, jest taka fuszera, już to widzę, że głowa boli. Bardzo bym się cieszył, gdyby inaczej. Ten skuter jest z Wodzisławia, ze sąsiedniego miasta. Bardzo bym chciał, żeby mechanik, który to tutaj robił, a podejrzewam, że garażowy mechanik, powiem brzydko, niedouczony. Zaczął się uczyć. I drodzy, zobaczcie, co tu się działo. Jakaś głowica z 70, ale NA. Podobne do zestawów tuningowych Malossi. Czy czegoś podobnego, nie chcę tutaj reklamować. Nic tutaj nie pisze, próbuję znaleźć. Na pewno to nie jest jakieś markowe, ponieważ tutaj nie jest opisane. Każdy markowy sprzęt jest opisany dokładnie. Zobaczcie, jak to pracowało, to się tutaj coś paliło, topiło. To tak jakby... No dobra, no i teraz druga sprawa właśnie. No właśnie. Teraz mamy taką sprawę. Nie, tłok wystaje, ale tu jest zagłębienie. Ale widzę, że nie jest precyzyjny do końca ten tłok. Bo ten tłok chyba bił o głowicę, moi drodzy. No i tu w tym miejscu, bo tu paznokieć ci tak. Nie wejdzie. Tłok wystaje za, no właśnie, tłok wystaje poza obrys, jak widzicie, cylindra, więc podejrzewam, że uderzał w tą głowicę. I co się stało? Korba dostała w dupę. Łożysko na korbowodzie, stopy korbowody i łożysko na sworzniu. No. Także coś się tutaj sypnęło, bo są jakieś kawałki podbijane w tłok. Zdejmiemy sobie teraz cylinder, który powinien...
który powinien zejść gładko, ale już widzę, że z daleka, że jest na silikonie położony. Użyję śrubokręta, żeby sobie podważyć. O. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka fuszera jest odwalona. Yes. Powiem wam, moi drodzy, ja nie chcę używać epitetów, ale mnie strasznie szlak trafia, jak widzę taką robotę. Ktoś dość, że zrobił jakąś, nie, to jest oryginalna uszczelka, z tego co widzę, ale ta uszczelka jest przerwana, chyba że to jest stara uszczelka nałożona, zobaczcie, ona jest przerwana. O, pierścień. Cylinder się zapadł, a podejrzewam, że w tym zestawie powinna być specjalna uszczelka, zestaw uszczelek regulujących wysokość tego cylindra. Mamy 47 mm jak byk, cylinder jest git, na dole jest porysowany. Zdemontujemy za chwilę tłok i zobaczymy, co się dzieje z tłokiem. Górny pierścień już jest zaciśnięty. Górny pierścień jest zaciśnięty. To świadczy o tym, że ten tłok uderzał po prostu o głowicę, moi kochani. Masakra jest, naprawdę masakra. To jest jakiś nie wiem, jakiś naprawdę chiński, że tak powiem, wynalazek, który ktoś tanio kupił za 60 zł na Allegro, podejrzewam, bo takie są. A jeśli kupicie inaczej, wyobraźcie sobie, co jest wart towar o takiej masie żeliwa, aluminium, za 60 zł. Z czego to jest zrobione? No powiem wam, naprawdę jest katastrofa. Jest katastrofa. Nie jest to żaden Malossi, żaden coś tam, czy Power Force chociażby. Jest to jakaś podruba czegoś, nie wiadomo czego. Już też pociecieramy. Dobra, zaraz sobie wyjmiemy tłok i sprawdzimy sobie, ocenimy stan tłoka, jak ten tłok wygląda w środku. Znaczy jego ścianki na zewnątrz. Moi drodzy, wy tak jak przeczuwałem, zobaczcie, ja tego jeszcze nie czyściłem, ale ja wam to teraz wyczyszczę. Kevin pokaże wam, jak rozsypało się łożysko igiełkowe, sworznia. Pokażę wam, jak wygląda sworzeń. Zobaczcie. Widzicie, co narobił ten piękny mechanik? Po prostu wszystko się sypło. No niestety, zestaw do wymiany. Wał korbowy do wymiany. Zobaczcie, ja wam to pokażę. Bo to łożysko też dostało w dupę na stopie korbowodu. A poza tym ten wał ma przejechane 25 tysięcy km, więc nie dziwota, że coś go boli, tak? Zobaczcie. Wystarczy lekko popukać. Ta korba ma w tym miejscu luz już naprawdę wyczuwalny. Jeśli mamy tutaj wyczuwalny taki luz na rękę, no to wszystko wiemy o tym wale korbowym, co tutaj się działo, nie? No, dokładnie. Także jak widzę jeszcze, a widzę dobrze, wał korbowy jest tutaj taki sam jak wał korbowy do silników TSDI czy TDSI, które są na wtrysku. I chyba taki sam wał będziemy musieli zamówić, moi drodzy, bo tutaj nic innego nie wymyślimy. Ten wał nie jest tani, to mówię od razu. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ten tłok jeszcze tam. Zaraz zobaczymy sobie tłok, jak wygląda. Tłok czarny, przypalony totalnie. Zaraz się oddalimy, żeby było lepiej widać. Zobaczcie, pierścień górny już przytarty. O, teraz się poluzował, bo tutaj coś wpadło, jakiś odłamek z łożyska i zaczął już powoli rysować. Jeszcze trochę by przejechał na tym tłoku, no i byłaby katastrofa. To jest wszystko do wymiany, to jest do wyrzucenia, naprawdę. Zobaczcie, tłok od spodu. Przepalony. Taki film mi się przypomina kolegi, który też prowadzi kanał, który planował tłok jeszcze, odprężał silnik, staczając denko tłoka. Słuchajcie, to jest wszystko wyliczone. Jeśli to denko tłoka splanujemy, mamy cienką ściankę, to wytrzymuje niższe temperatury, no i wtedy to się kończy po prostu, tak? Także no, nie ma o czym gadać, nie ruszamy nigdy tłoka, odprężamy głowicę. Dobra, moi drodzy, co? Trzeba dzwonić do klienta, trzeba go poinformować o kosztach, zrobimy kosztorys. Ja podejrzewam, że to nie będzie tanio, bo naprawdę no, robimy to na częściach dobrej klasy, więc one też muszą kosztować i dajemy gwarancję na to oczywiście, tak?
No i musimy zapytać klienta, czy chce 70, czy 50, żeby to normalnie jeździło, bo sama wymiana, jak widzicie, tłoka i cylindra na 70 nie daje tutaj nam żadnej, że tak powiem, większej mocy. Podejrzewam, że dysza w gaźniku też nie jest wymieniona, ale żeby to udowodnić, zaraz to wymontujemy specjalnie dla Was i z mojej ciekawości i sprawdzimy, jaka tam jest dysza. Zanim przejdziemy do tego gaźnika, bo już jest wymontowany, chciałem powiedzieć, że kręcąc wałem korbowym i trzymając za korbowód są wyczuwalne specyficznie takie jakby chropowatości. Chrupie ten wał tak nam tutaj, jakby już łożyska były wybite, no ale słuchajcie, 25 tysięcy kilometrów plus jeszcze dobicie tego wału tą 70-ką nieszczęsną, to jest masakra, powiem Wam, tak nie powinno się robić. 1062, tak. No i żeby teraz potwierdzić, że tutaj została zrobiona kaszana, nie wiem, czy to będzie widać. Jest tutaj zamontowana dysza 62. To jest oryginalna dysza, moi drodzy, do 50. Jeśli chcemy 70, to na pewno 75 w górę z tymi dyszami lecimy. No i dolewamy paliwa niestety do paliwa, do oleju. Kurde, ale mam jakiś dzisiaj dziwny dzień. Ale dobra, przepraszam, nie myli się ten, kto nic nie robi. Także widzicie, dysza 65. Dysza wolnych obrotów też nie wymieniona, a musi być wymieniona. 62, przepraszam. Dysza wolnych obrotów też na pewno nie wymieniona, a trzeba ją wymienić, żeby ten silnik po prostu pracował jak należy. Więc tu wszystko przemawiało za tym, że ten silnik był źle zrobiony. Tak widzicie. Macie przykład. Wymiana samego cylindra nie robi tutaj żadnej różnicy. Lepiej zainwestować, powiem tak, w regulację napędu, sportowy wydech, zostajemy przy tej samej dyszy, zostajemy przy dozowniku, a mocy mamy 40-50% więcej. Oczywiście przy dobrym wyregulowaniu tego gaźnika, bo to potem jeszcze trzeba wyregulować gaźnik i układ napędowy. Ok, podsumowując, moi drodzy, teraz dzwonię do klienta, robię kosztorys, dzwonię do klienta, żeby po prostu mu powiedzieć, co trzeba zrobić, ile to będzie kosztowało. Zobaczymy, czy się zgodzi na naprawę, czy nie. Najpierw, że zapłaci tylko za... No ale nie ma co składać, bo ja bym tego nawet nie złożył i nie oddał klientowi, bo to jest bez sensu, to jest absurd. No nie ma na czym, bo no, wszystko jest sypnie. Dokładnie. Także lecę zrobić kosztorys, zobaczymy, co klient powie na to. Jesteśmy po konsultacji z klientem, więc bierzemy się za pracę, będziemy naprawiać ten silnik. Zacznę go rozbierać tak na spokojnie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, bo już widzę, że przy rozbieraniu kluca ssącego znowu chyba ktoś tam był jakimś silikoniarzem. Dobra, ja już Wam pokazuję, jak to wygląda. Robimy takiegoś zooma na to. Oczywiście teraz widzicie, jak ja się biorę za robotę, to zaczyna się dzwonienie. Ale dobra, telefon podzwoni, zaraz przystanie. Wziąłem się, moi kochani, za demontaż klucza ssącego. Zmontuję go sobie. Jeszcze tak śruby ciężko idą, że po prostu masakra jest. Powiem szczerze. Sam silikon. Nawet nie da się tego ręką wykręcić. Trzeba kluczem. Masakra, totalna, powiem Wam. O. Zobaczymy, co tam w środku się znajdzie, bo już widzę, że silikonu naklejono na chyba. A, zobaczcie. Ktoś nakleił tutaj silikon. Moi kochani, taka dobra moja rada znowu. I dobrze, że ja to mówię, bo chyba to trzeba mówić i tłuc do głowy. Nie smarujemy tych kruczców silikonem, kiedy one mają taką uszczelkę wystającą. Zobaczcie, tutaj żadnego uszczelniwa nie trzeba nakładać. Z racji tego, że ta sama guma wystająca tutaj już jest uszczelnieniem. Więc pamiętajcie, żadnych silikonów tu nie kładziemy. Bezpośrednio tą gumę jest ok. Ewentualnie pod zawór membranowy, który tutaj jest wklejony, za chwilę Wam pokażę, co tu się jeszcze dzieje. Tylko wezmę sobie jakiś śrubokręt, którym będę mógł to podważyć. O. Jest tutaj uszczelka. I ten kolega, klient czy serwisant, który to robił, ja mam prośbę, żeby zobaczył ten film, może mnie zna. Po co silikon, skoro uszczelka? Albo po co uszczelka, skoro silikon, tak? Zobaczcie. Kawałki silikonu tutaj wystają w tym rogu. Mogą w każdym chwili być wciągnięte przez silnik i wtedy już się zaczynają robić, że tak powiem, brzydko jaja. Z racji tego, że no,
może się to zatrzymać w tym miejscu między tymi upadkami, które tymi blaszkami, tutaj akurat to są znowu karbonowe, już widzę karbon, to mnie w dupie gryzie, sorry, to jest bez sensu. No i co za tym idzie, silnik traci moc, no bo jest prześwit, no i tutaj jest prześwit, zobaczcie, może będzie widać, że tutaj jest prześwit. O, widać, że tu jest prześwit, widzicie? Czekajcie. O, latarką poświecę, za chwilę zobaczycie. Okej, zobaczcie sami, ja wam tu poświecę latarką. Może to będzie widać. Widzicie szparę tutaj? Po prostu już nie jest szczelna ta, ta płytka, więc ten zawór będzie do wymiany albo do wyczyszczenia. Świetnie, moi drodzy, jesteśmy w miejscu, gdzie będziemy zdejmowali magneto. Oczywiście przy użyciu odpowiednich narzędzi, użyciu ściągacza. Jeśli bylibyście zainteresowani takim zestawem ściągaczy, są dostępne u nas w sklepie internetowym. Link będzie pod filmem. Oczywiście, wiadomo, ułatwia nam to pracę, bo odpowiednie narzędzia powodują to, że nie niszczymy swoich pojazdów ani części. Niektórzy próbują podważać tutaj gdzieś śrubokrętem, co jest, powiem wam, nie do ogarnięcia. Dobra, spróbujemy coś zdjąć, bo... Takich też widziałem fachowców. I pięknie nam schodzi całe koło magnesowe. Zobaczcie. Syf tu jest totalny. Trzeba to wszystko wyczyścić. I odkręcamy cewki oczywiście teraz. To akurat jest dokręcone, wam powiem. Nawet mocno. Ja zrobię tak, że wszystkie śruby sobie wkręcam tu z powrotem, żeby ich po prostu nie pogubić. Chociaż można by je tutaj do koła magnesowego wrzucić, ale zamierzam to koło magnesowe też w ultradźwięku wyczyścić, bo jest w tak opłakanym stanie, że głowa boli. Chciałbym, żeby to było czyste, więc wszystko pójdzie do czyszczenia. Oczywiście cewek nie będziemy tam czyścili. Aczkolwiek można by było, w tym, że najgorszym, że tak powiem, najbardziej czułym punktem jest ta cewka zasilająca, która może nabrać tego płynu i szybko z niej nie odparuje tutaj oczywiście. Odparuje szybko, można by to potem do piekarnika wsadzić i po prostu wygrzać, żeby to odparowało, ale wiadomo, no, bez sensu robota. Za chwilę ten remont silnika będzie tyle kosztował, co pół tego skutera, prawda? Dobra, to sobie wykręcę oczywiście i za chwilę przejdziemy do dalszego etapu rozbierania silnika. Najlepiej, tak jak mówię, albo wkręcić te śruby z powrotem, moi drodzy, albo w jakimś pudełku to sobie zmagazynować, no, albo do koła magnesowego, tak jak ja czasem robię, i wiem, że to są na pewno z iskrownika śruby. Klinek dotykamy, trzyma się, więc nie, jest luźny, więc go wyjmujemy. Najlepiej go podważyć śrubokrętem. Łaski. No tu mamy jeszcze obudowę noża, więc wyjmiemy to w ten sposób. O. Ten sposób. Włożymy do koła magnesowego. Dobra. Ja za chwilę zdejmę sobie koło. Postawię to sobie wszystko, zdemontuję. Aha, jeszcze za chwilę pokażę wam, jak wygląda, w jakim stanie jest w ogóle cały układ napędowy, bo to jest bardzo ważne. Omówimy sobie niektóre rzeczy, co tam trzeba zawsze sprawdzać podczas serwisowania, więc na bieżąco będę wam to, że tak powiem, tłumaczył. Moi drodzy, jak widzicie, pracujemy. Jestem na etapie rozbierania układu napędowego. Jak widzicie, ja zrobię wam jeszcze zoom tutaj, żebyście mogli zaobserwować. Zobaczcie, jak jest tutaj znowu zrobiony napęd. Czy to jest prawidłowo? Nie, moi drodzy. Pasek zawsze, pamiętajcie, zawsze musi być tutaj na równo z korektorem momentu obrotowego, a z przodu na wariatorze musi być tak zdystansowany, żeby opierał się na tulejce. Nie jest pasek Peugeota, to wiem na pewno, bo widzę, że po wymiarze już jest za szeroki. 18, 765 chyba ma być. Tu jest 755. Chyba, że brakło tutaj komuś podkładek albo stworzeń jest za długi na wariatorze.
I dlatego ten pasek jest taki cofnięty. Spróbujemy to odkręcić. Zobaczymy, co się stanie, czy ten pasek nam się tutaj cofnie. Ja bym sobie tu pożyczył klucz. Wrzucamy sobie wariator. Sprawdzamy powierzchnię wariatora, czy nie jest aby jakaś przeciwtalerza, czy nie jest jakaś mdła, czy nie ma tutaj nierówności, wszystko jest gładkie, więc zostawiamy go, nie wymieniamy, jest ok, chyba że wieloklin byłby uszkodzony, wtedy jest do wymiany, prawda? Kolejną sprawą jest to, że... No właśnie, zobaczcie. Zobaczcie, moi drodzy. Ktoś tutaj mądrze zrobił, tutaj akurat było dobre posunięcie, że tak powiem. Ponieważ ktoś próbował wyregulować ten napęd sobie fajnie i dał sobie podkładki w komplecie z wariatorem chyba sportowym. Są podkładki, są, ale pasek jest za krótki. W takim stanie spoczynku ten pasek powinien tutaj z tyłu być na równo z korektorem momentu obrotowego. Kurwa, ale to jest jakieś oświetlenie dzisiaj miałem do dupy. O, widzicie. Powinno to być na równo. Zobaczcie, to powinno być na równo z paskiem. Więc tutaj jest ten pasek nieodpowiedni. My ten pasek tutaj odpowiedni włożymy już potem po wszystkim, żeby to miało ręce i nogi. Napęd oczywiście będę regulował, ponieważ jak już widzę tutaj, że jest kombinacja, to nie będzie to działało jak należy. Musimy pasek zamówić odpowiedni do takiego modelu pojazdu. Ten idzie wek. Wyciągamy wariator. Taki, że tutaj chyba smarł mi nie żałował. Tak, już jest sportowy wariator założony. Kuźwa, Jasil, tu jakiś super tunik chciał ktoś zrobić. Oj, moi kochani, wiecie co, możecie sobie wkładać, nie wiem co chcecie, Malossis, Rossi, Stages, Rage, i tak wam to nie pojedzie, jak te rolki będą takie ciężkie jak są. Dobra, tutaj są rolki, moi drodzy, chyba jest napisane. 7 gramów, ja pierdziu. Dobra, bez sensu, ok. Nie, dobra, to pójdzie do czyszczenia również. Wariator jest, aha, jak sprawdzić wariator, czy jest ok. Oczywiście te wszystkie krawędzie powierzchnie, znaczy muszą być gładkie, nie mogą być jakieś takie uskoki z paska. Te łopatki, które tu widzicie, te wypustki, one muszą być też gładkie, one się często wypracowują tutaj w tym miejscu, wycierają, no i wariator ma takie tendencje do blokowania się. Tulejka nie powinna mieć luzu znacznego, na pewno nie większy niż ten, tu jest chyba gdzieś około pół milimetra do milimetra, więc jeśli jest milimetr, to jest ok, ale jak jest taki luz cholernie duży, no to jest masakra, nie powinno być. Jeśli jest taki luz jak w tym wariatorze, który przednik za chwilę nam pokaże, przyniesie, no to wtedy jest katastrofa, zaraz wam pokażę. Nie, to zostaw, tylko to jest fajny punkt odniesienia. Zobaczcie, tu jest wariator z 4-suwa. Zobaczcie, to to leje. Jak jest taki luz, jest niedopuszczalny, naprawdę niedopuszczalny jest. I tutaj chyba już też widać zużycie tego, tych boków. Nie, tu jest jeszcze ok. Ale w tym jednym miejscu już tutaj, zobaczcie, jest taki, takie wypracowanie tutaj tego materiału. O, a ja tu gdzieś mam podświetlenie przecież, o. Wow, baja, co? Tak ktoś pomyślał. Zobaczcie, takie wypracowanie tu jest. Wypracowany element, już się zaczynało to tutaj zazębiać. No i co za tym idzie, już nie rozwija pełnej prędkości, no bo ten wariator się blokuje, no i po prostu nie naciska paska do końca. Także zobaczcie, taki luz jest niedopuszczalny. To jest do wyrzucenia. Poszło, dobra. Ściągamy sprzęgło, tutaj mamy jeszcze koło rozrusznika, które możemy wyjąć, oczywiście po wyjęciu bendiksa widzę, wyszło, podkładka, koło rozrusznika, no wszystko w czyste jest nawet, powiem wam szczerze, jestem w szoku. Dajemy to na jedną stronę, jakieś dziwne uszczelniacze tu włożone, ale zobaczymy. Dobra, ściągam sprzęgło teraz, zobaczymy ze sprzęgłem.
Silnik nie miał mocy. Znaczy on przy starcie przy tej 70 miał moc, ale wcześniej nie miał mocy, jak ten silnik został, zanim został zrobiony. Oho. Jakieś sprężyny żółte, ale twarde chyba, powiem wam. W retro, ok. Jak w retro sprawdzamy, jak korektor jest uszkodzony, jak sprawdzamy, bierzemy w ręce, naciskamy i naciskamy z dwóch stron. Jeśli się nie kołysze ten talerz, jest ok. Musi płynnie się przemieszczać, bez żadnych zacięć. Tak. Jak te koło zdemontujemy, otworzymy sobie tą część silnika, żeby zobaczyć, jak to w środku wygląda, ten wał korbowy. Ale to za chwilę. Silnik rozpołowiłem. Pamiętajcie, tutaj jest fabrycznie uszczelka, ale oczywiście był magik, który znowu zaszalał z silikonem niepotrzebnie, nie wiem po co, naprawdę. Zapamiętajcie to, co ja wam mówię. Jeśli macie uszczelkę, nie używacie silikonu. To jest niepotrzebne, naprawdę. To jest bez sensu. A poza tym tutaj musi być uszczelka, ponieważ uszczelka jest takim, że tak powiem, dystansem, który jest wyliczony tutaj na te łożyska, żeby się nie ściskały. Co tutaj zauważyliśmy? Zauważyliśmy to, że to łożysko obracało się na tym wale z tej strony, ponieważ zobaczcie, nawet jakiś rdza jest na tym. O, łożysko po prostu łapnęło, złapało. No i co za tym idzie, obróciło się na wale i się tutaj ten wał po prostu wydrążył, on jest po prostu do wymiany. No. Wał jest wymieniony, tutaj jest niżej niż tutaj. Więc można to nawet mikromierzem, nie trzeba tego mierzyć, żeby to wyczuć, bo palcem to czuć, że tutaj jest wgłębienie. Po prostu łożysko stało, a tu się obracował na tym łożysku i to jest cały problem, który tutaj też wystąpił. Dobra, części mamy zamówione. Jak przyjdą części zamówione, wymyjemy sobie ten silnik, wyczyścimy, no i będziemy składać. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Widzę, że tarcza też tutaj chyba jest źle przykręcona. Jest to wszystko luźne, ja bym to chętnie odkręcił i sprawdził. Taka ciekawostka, bierzemy się za to w dwóch, zobaczcie. Pewnie nawet z rozpędu powietrza nie podłączył. Okej. Okay. No, nakrętka była praktycznie luźna, zobaczcie, to jest wypracowane. I teraz tak, co się dzieje z takim elementem aluminiowym, który po prostu jest niedokręcony, ten wielofres się po prostu wypracowuje i wtedy robią się jaja. Nie wiem, czy to jest tarcza z tego pojazdu, coś mi tutaj nie pasuje bardzo. No, zobaczymy, ale chyba nie, no, jakaś albo uniwersalna tarcza, podejrzewam, bo tutaj ta śruba chyba nie dociska tego. Ale dokręcone jest dobrze, także. Okej, dobra, to chyba zostawimy, bo nie wiem, czy tego całego nie będziemy myli. To nam się zmieści do myjki. Dobra, po umyciu wracamy, zobaczycie, jak to wygląda umyte i będziemy to składali, że tak powiem, brzydko do kupy. Tak, moi drodzy, części przyszły, łożyska mamy już wprasowane, nowy wał. Oryginalny. Nowy wał firmy JMP. Montujemy. I widzimy się, jak już zamkniemy sobie silnik na spokojnie. Tak, wał mamy zamontowany, moi drodzy, ważna rzecz. Jeśli chodzi o pierścienie tłokowe w takim zestawie, pierścień czarny zawsze idzie na dół, a chromoniklowy zawsze idzie do góry. Więc pamiętajcie, srebrny zawsze do góry musi iść pierścień, bo inaczej to może być nieciekawie. Ważna informacja, musicie pamiętać, że w dwusuwie zawsze tłok ustawiamy strzałką do wydechu, jak tutaj widzicie. I to jest prawidłowe ustawienie tłoka, więc pamiętajcie, tłok strzałką do wydechu i wtedy mamy prawidłowo ustawiony tłok. Ważna rzecz jeszcze jedna, każde łożysko smarujemy olejem do silników 2T, ale tym olejem, na którym będziemy jeździli. Łożysko jedno, drugie na wale i to łożysko igiełkowe tutaj również smarujemy. Tak, jesteśmy już po zamontowaniu głowicy i cylindra, zobaczcie. Wszystkie odległości pasują, żadnych podkładek dystansujących nie mamy tutaj. Wszystko jest dobrane pod ten model silnika, a nie jakieś dziwactwa za chyba 60 zł z Allegro, które po prostu kompletnie nie pasują do silnika, prawda? Jeszcze jedna rzecz, pamiętajmy, żeby tuleje cylindra również nasmarować olejem, na który jeździ silnik, żeby po prostu wszystko sobie gładko pracowało przy pierwszym odpaleniu, nie było jakichś specjalnych mocnych przytarć.
wtedy silnik uszczelni się dodatkowo i łatwiej będzie go odpalić. Dobra, zakładamy obudowy, silnik cały poskładamy w całość, moi drodzy, i wkładamy do ramy, no będziemy go uruchamiali za chwilę. Tak, mamy już zamontowany nowy pasek. Pasek do tego silnika 16,5 razy 8,3775. Pamiętajcie, że ten wymiar 7,75 to nie zawsze jest długość paska po obwodzie zewnętrznym. Widzicie, teraz pasek mamy prawidłowo tutaj na tylnym przeciwtalerzu, to znaczy na korektorze momentu obrotowego prawie równo. Tutaj opiera się delikatnie na tulejce i oczywiście wszystko nam tutaj pasuje. Zobaczcie, pasek jak najbardziej jest z tego. Tamten pasek był niedopasowany, ponieważ nie wypięczał się tutaj na górną część wariatora, co widać doskonale na samym wariatorze, który po prostu nie był używany tutaj na większym pułapie, prawda? Dobra, co teraz mamy do zrobienia? Poskładamy to w całość, wrzucamy to do ramy. Chciałem właśnie pokazać, jak ma wyglądać ten pasek napędowy, jak to powinno wszystko wyglądać prawidłowo. Już jest na kanale właśnie film o paskach napędowych, o napędzie, ale chyba jakiś odświeży materiał i po prostu postaram się jeszcze coś nakręcić tak, że tak powiem, bardziej szczegółowo, żeby to wiadomo było, o co chodzi. Okej, dobra, to my wracamy z powrotem do składania tego silnika. Zobaczcie teraz, jak to wygląda przy prawidłowej głowicy, która jest odpowiednio dopasowana do tego silnika. Świeca idealnie na środeczku. Wszystko bardzo ładnie pasuje, a przez to widzieliście, że ta świeca tutaj się nie zgadzała, więc jak widzicie, jest wszystko ok. Dobra, lecimy dalej. Jak widać, motor mamy przygotowany do odpalenia, już go wcześniej uruchamiałem. Dysza w gaźniku była 62, założyłem 7.0, wtedy najlepiej pracuje, także sprawdzamy, pokażę wam, jak to wygląda. Fajnie wkręca. Oczywiście na pewno ktoś się znajdzie i powie, że na gorącym silniku tak pałuje, ale moi drodzy, no słuchajcie, silnik jest ciepły, bez obaw, zawsze silnik zagrzewamy, żeby po prostu miał swoją temperaturę pracy. Ja teraz jadę na test, muszę się ubrać, bo jest zimno, wracam i zobaczymy, co się będzie działo po teście, opowiem wszystko. Jak widzicie, kochani, pokazuję sprzęgło, ale pokazuję nie bez powodu, bo kombinowałem, co się dzieje, że motor nie chce jechać, skuter nie chce jechać pod górę, nie ma w ogóle żadnego, że tak powiem, ducha, nie ma siły. Okazuje się w międzyczasie, że są dwie twarde sprężyny, które jedną już zdjąłem i jedna miękka. No to w życiu to tak nie pojedzie, zaczęło coś boksować, szarpać tym silnikiem, więc założył wszystkie trzy twarde sprężyny, zamontujemy z powrotem sprzęgło, zobaczę, jak to pojedzie. No i może sprawa się wyjaśni. Tak, założyłem sprężyny ze stage'a. Białe ze stage'a to jest najmniejsza twardość, ale są i tak twarde jak cholera. Moi drodzy, to jest sprzęgło lekkie dosyć, bo tutaj jest wybrane, jak widzicie, więc te sprężyny tutaj zdają egzamin. Nigdy, przenigdy nie wkładajcie różnych sprężyn. Były dwie takie, zobaczcie. Były dwie grube, twardsze i jedna całkiem inna sprężyna. Tak nie powinno się nigdy robić. Nie zawsze kolor sprężyn z różnych firm ma tą samą wartość i twardość. Także pamiętajcie, nigdy tak nie robimy. Ok, moi drodzy, no niestety, jak widzicie, jestem tutaj na końcu tego filmu, gdyż no niestety padła nam kamera i nie mogliśmy do końca nagrać tego, jak ten skuter pracuje. Ale skuter został naprawiony, klient zadowolony, skuter się zbiera, rozwija prędkość ponad 70 km na godzinę. No niestety żałuję, że nie mogłem tego nagrać, po prostu myślałem, że nagrywam, kamera nagrywała, ale nie rejestrowała tego na karcie pamięci, więc ten film gdzieś zaginął. Po prostu nie zarejestrował się i tyle. Także
Klient dostał skuter naprawiony, jest zadowolony, skuter zaczął jeździć jak należy. Na 50 cm sześciennych rozwija prędkość ponad 70 na godzinę na prostej drodze z dozownikiem, bez mieszania oleju, jest wszystko w porządku, każdy zadowolony, moi drodzy. Ja myślę, że ten film się podobał. Jeśli się Wam podobał ten film, moi drodzy, proszę łapkę w górę. Zachęcam do kulturalnej dyskusji i komentarzy pod filmem. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. No i do następnego zobaczenia.